Iglesia. I na to, że trzecim najszybsza w eliminacjach utytułowana zawodniczka, wielokrotna medalistka, mistrzyni Polski, Paula Żukowska, AZS UMCS Lublin. I finał 200 metrów stylem dowolnym, a więc kolejny pojedynek Silesia kontra Polska. Myślę, że zdecydowaną faworytką tego wyścigu to Paula Żukowska, AZS UMCS Lublin. Tak jak wspomniałem, do niej również należy rekord Pucharu Silesia w tej konkurencji. Pierwsza 25, Żukowska tor trzeci, tor czwarty Maja Malasz, tor piąty Katarzyna Zarembik. Na dwójce pływa Adrianna Szwabińska. I pierwsza 50. Żukowska 29-27, a potem 29-91, dwie zawodniczki, Szwabińska i Zarembik. I Paula Żukowska osiąga coraz większą przewagę, natomiast tutaj się zapowiada ciekawa walka o miejsce drugie. Dystansu już za chwilę Paula Żukowska na prowadzeniu, 1:39. Na drugiej pozycji Maja Malasz, a na trzeciej Adrianna Szwabińska. Paula Żukowska, tak jak wspomniałem, bardzo już utytułowana, doświadczona zawodniczka, specjalistka od stylu dowolnego, stylu zmiennego. Ona tutaj wyraźnie prowadzi, wydaje się, że powiększa swoją przewagę. 150 metrów, nadal Paula Żukowska, już zdecydowanie na prowadzeniu. Na miejscu drugim Adrianna Szwabińska, a trzecia Maja Malasz. Ostatni nawrót, Paula Żukowska, tor trzeci. Na torze drugim Adrianna Szwabińska, na torze czwartym Maja Malasz. Tak aktualnie pierwsza trójka się przedstawia. I ostatnie finiszowe metry. I w finale 200 metrów stylem dowolnym kobiet zwycięża Paula Żukowska, AZS UMCS Lublin, która osiągnęła wynik 2:02.66. Jest to zaledwie o 1/100 gorszy wynik niż jej rekord ustanowiony 3 lata temu. Na miejscu drugim Adrianna Szwabińska 2:06.15, a trzecia Maja Malasz 2:07.67. Serdecznie gratulujemy. Czy jest Pawłowska Jessica? Pawłowska Jessica, czy jest tutaj wśród nas? Pawłowska Jessica, która awansowała do finału 100 metrów stylem motorkowym, Junior Kluczbork. Jeżeli jest Pawłowska Jessica, to bardzo prosimy tutaj do stanowiska speakera potwierdzić start. Jeżeli nie, to może jest Edyta Czech z Pałacu Młodzieży Katowice. Także jeszcze raz powtarzam, 100 metrów stylem motylkowym w wyniku wykreślenia awansowała Jessica Pawłowska, Junior Kluczbork. Jeżeli jest, to bardzo proszę tutaj o potwierdzenie startu. Jeżeli nie, to kolejna rezerwowa to jest Edyta Czech, Pałac Młodzieży Katowice. Informacja dla finalistek. Dekoracje postaramy się zrobić od razu po finałach. Paula myślę, że słyszy. Paula Żukowska, dekoracja będzie od razu po finałach. Po finale 100 metrów stylem motylkowym od razu dokonamy dekoracji za te dwa finały. I zapraszamy teraz mężczyzn. Rekord Pucharu Silesia należy do Rafała Bugdola z AZS-u ABF-u Katowice. I wynosi 1:48.45 i został ustanowiony w 2000.
najszybciej właśnie, najszybciej w eliminacjach pływał aktualny mistrz Polski seniorów tej konkurencji, a więc Jan Kołup, AZS UMCS Lublin. A w finale popłyną na torze szóstym Maksymilian Cerlich, AZS AWF Katowice Silesia. Na torze pierwszym Władysław Budkiewicz, AZS AWF Katowice Silesia. Na torze piątym Dominik Dudys, MKS SMS Wiktoria Racibórz Silesia. Na torze drugim Kamil Ogorzałek, MKP Wodnik 29 Tychy Silesia. Na torze czwartym aktualny mistrz Polski na 200 motylkowym Michał z AWF Katowice Silesia. I na torze trzecim najszybszy w eliminacjach i aktualny mistrz Polski seniorów tej konkurencji Jan Kołup, AZS UMCS Lublin Polska. I finał 200 metrów stylem dowolnym mężczyzn. Tak jak powiedziałem, z udziałem aktualnego mistrza Polski seniorów w tej konkurencji. Finał 200 dowolnym mężczyzn, Janek Kołup, tor trzeci, Michał Poprawa, tor czwarty. Zdecydowany faworyt, myślę, Janek Kołup, który tutaj świetnie pływa i indywidualnie tą 200 kraulem, jak i w sztafecie. Niejednokrotnie niestety powodował, że to sztafeta z Lublina wygrywała przed AZS-em, AWF-em Katowice. Także znakomity zawodnik, który często na ostatnich zmianach naprawdę potrafił świetnie pływać i wręcz wykonywać niesamowitą pracę. Janek Kołup, tor trzeci, Michał Poprawa, tor czwarty. Jan Kołup, zawodnik, który przez lata pływał we Wrocławiu, w Śląsku Wrocław, teraz do takiego czasu AZS UMCS Lublin, 52-70, drugi Poprawa, 53-12. A trzeci Władek Budkiewicz, 53-49. Jeśli chodzi o tą setkę delfinem, to Jessica Pawłowska, junior Kluczbork. Jeżeli się nie zgłosiła, to może Edyta Czech, Pałac Młodzieży Katowice. Jest, tak? To popłynie.
Gabriela Gorczyca, Solne Miasto, Wieliczka, Polska. Na torze drugim Alicja Miłek, Solne Miasto, Wieliczka, Polska. Na torze czwartym Paula Żukowska, AZS, UZS, Lublin, Polska. Paula, przypominam, przed chwilą wygrała na 200 dowolnym. I na torze trzecim Paulina Peda, AZS, AWF, Katowice, Silesia. I Paulina najszybciej popłynęła w porannych eliminacjach, minuta 4:23. Także przed nami finał 100 metrów stylem motylkowym kobiet. I myślę, że faworytką tego wyścigu jest Paulina Peda. Paulina Peda, czołowa delfinistka, medalistka ostatnich mistrzostw Polski w tej konkurencji. A obok też znakomita zawodniczka, doświadczona Paula Żukowska, która już przed chwilą tutaj pływała w finale i zwyciężyła zresztą na 200 metrów stylem dowolnym. Paulina Peda już teraz na pierwszej 50 osiągnęła dosyć dużą przewagę, 28-23. Druga Alicja Miłek, 29,87 i trzecia Gabriela Gorczyca, 30,67. Paulina Peda, AZS AWF Katowice, tor trzeci. Zdecydowanie Paulina Peda na prowadzeniu, mimo kontuzji, przypominam. Ale jak widać, świetnie tutaj dzięki fizjoterapeutom dochodzi do siebie bardzo szybko. 1:06 z takim rezultatem zwycięża w finale Paulina Peda, AZS AWF Katowice. Na miejscu drugim Paula Żukowska, AZS UMCS Lubin, minuta 3:40, a trzecia w finale Alicja Miłek, Solne Miasto, Wieliczka, minuta 4:43. I zapraszamy finalistów 100 metrów stylem motylkowym. Jeszcze raz przypominam, że za chwilkę dekoracje i za 200 dowolnym, za 100 motylkowym, także bardzo proszę już przygotować się do dekoracji tam gdzieś w okolicach podium, a my witamy finalistów 100 metrów stylem motylkowym. A wśród nich rekordzista Pucharu Silesia, Michał Poprawa, AZS AWF Katowice, który 3 lata temu pływał 53 sekundy i 19 setnych. I w finale popłyną na torze szóstym Kamil Romanowski, AZS AWF Katowice Silesia. Na torze pierwszym Michał Poprawa, AZS AWF Katowice Silesia. Na torze piątym Mateusz Zając, MKS SMS Wiktoria Racibórz Silesia. Na torze drugim Mateusz Sordyl, AZS AWF Katowice Silesia. Na torze czwartym Mateusz Chowaniec, UKS Wodnik, Siemianowice Śląskie, złoty medalista z ostatniego EOF-u. I na torze trzecim najszybszy w eliminacjach, zwycięzca
200 dowolnym. Jan Hołub, AZS, UMCS, Lublin, Polska. Kolejny pojedynek Silesia kontra Polska i też myślę też pojedynek Poprawa Hołub, a może jeszcze ktoś włączy się tutaj do walki o zwycięstwo. Michał Poprawa, aktualny wicemistrz Polski seniorów tej konkurencji, ale najszybciej w eliminacjach płynął Janek Hołub, natomiast wydaje mi się, że Michał Poprawa po prostu starał się dostać do finału jak najmniejszym nakładem sił i prowadzi Poprawa 24-97, drugi Hołub 25-14, a trzeci Sordyl 26-10. Michał Poprawa tor pierwszy, ale bardzo blisko Janek Hołub na torze trzecim. Mateusz Chowaniec na torze czwartym. Hołub tor trzeci, Poprawa tor pierwszy. Janek Hołub jednak tutaj zwycięża w finale 100 metrów stylem motylkowym, osiągając wynik 53 sekundy i 59 setnych. Na miejscu drugi Mateusz Chowaniec, znakomity finisz. UKS Wodnik Świętowice Śląskie 54-14, a trzeci Michał Poprawa, AZS AWF Katowice 54-26. Gratulacje panowie. Świetny wyścig, oczywiście również brawa dla waszych trenerów. A my rozpoczynamy eliminację 50 metrów stylem dowolnym dziewcząt i w trakcie za chwilkę odbędą się dekoracje za 200 dowolnym i za 100 metrów stylem motylkowym zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przypominam, Żukowska, Szwabińska, Malarz, a wśród mężczyzn Hołub, Poprawa, Budkiewicz, jeśli chodzi o styl dowolny. A w pierwszej serii 50 metrów stylem dowolnym kobiet płynął tor pierwszy Zofia Tatarczuk, tor czwarty Lena Naporowska, tor piąty Magda Styczeń i tor szósty Justyna Dziemańczyk.
Seria druga, tor pierwszy Gabriela Pogoda, tor drugi Oliwia Borowska, tor trzeci Julia Sosna, tor czwarty Julia Bomba, tor piąty Wiktoria Kos i tor szósty Maria Trela. Zdecydowanie na prowadzeniu Wiktoria Kos, Towarzystwo Sportowe Akwedukt Kielce, 32 sekundy, 47 setnych. Seria trzecia, tor pierwszy Alicja Słowińska, tor drugi Magdalena Jaciow, tor trzeci Paulina Zając, tor czwarty Marta Janeczko, tor piąty Alicja Kloza i na torze szóstym Aleksandra Puszczyk. A my zaraz rozpoczynamy dekoracje, także bardzo proszę dziewczęta 200 dowolnym, Paula Żukowska, Adrianna Szwabińska, Maja Malasz, Jan Hołub, Michał Poprawa, Władysław Butkiewicz, a 100 motylkowym Paulina Peda, Paula Żukowska, Alicja Miłek, Jan Hołub, Mateusz Chowaniec, Michał Poprawa. Bardzo prosimy tutaj, myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi. Jak ruszy kolejna seria 50 dowolnym dziewcząt, to rozpoczynamy dekorację. A w serii szóstej z czasem 41 sekund 10 setnych zwycięża Aleksandra Puszczyk, Orka Częstochowa. Seria czwarta, tor pierwszy Paulina Kozubowska, tor drugi Tatiana Zembol, tor trzeci Maja Gierach, tor czwarty Daria Łapa, tor piąty Urszula Jakubowska i tor szósty Marta Morgańska. A my rozpoczynamy ceremonię dekoracji za 200 metrów stylem dowolnym kobiet. Trzecie miejsce wywalczyła Maja Malasz z Wiktorii Kozy, która wynikiem 2 minuty 7 i 67 setnych ustanowiła nowy rekord Pucharu Silesia w swojej kategorii wiekowej. Gratulacje, brązowy medaliczek na 50 zł. Miejsce drugie, Adrianna Szwabińska, Torpeda Oleśnica, 2 minuty 6 i 15 i czek na 100 zł. Natomiast najlepsza w tej konkurencji okazała się Paula Żukowska, AZS UMCS Lublin, która zdobyła złoty medal i czek na 150 zł za rezultat 2 minuty, 2 sekundy i 66 setnych. Seria piąta, Rugała, Kaczmarzyk, Zasada, Zasada, Lepszy Bajara i Poduszyńska. A my teraz przeprowadzimy dekorację za 200 metrów stylem dowolnym mężczyzn. 200 dowolnym mężczyzn. Trzecie miejsce wywalczył zawodnik AZS-u AWF-u Katowice, Władysław Butkiewicz, z rezultatem 1 minuta 52 sekundy i 79 setnych. Władysław Butkiewicz, AZS AWF Katowice i czek na 50 zł. Miejsce drugie, medal srebrny, Michał Poprawa, AZS AWF Katowice.
Minuta 50 i 46 setnych i czek na 100 złotych. A pierwsze miejsce, złoty medal i czek na 150 zł. Jan Hołub, AZS, UMCS Lublin. Czas złotego medalisty to 1 minuta 49 i 27 setnych. Serdecznie gratulacje dla Was i dla Waszych trenerów. Trener AZS AWF Katowice, pan Wojciech Rejdyk, dekoruje najlepszych zawodników. I teraz dekoracja za 100 metrów stylem motylkowym kobiet. Trzecie miejsce, medal brązowy i czek na 50 zł wywalczyła Alicja Miłek, Solne Miasto Wieliczka. Minuta 4,43, co jest nowym rekordem Pucharu Silesia w tej kategorii wiekowej. Miejsce drugie, medal srebrny, Paula Żukowska, AZS UMCS Lublin. Minuta 3 sekundy i 40 setnych. I czek oczywiście na 100 zł. A najlepszą w tej konkurencji okazała się Paulina Peda, AZS AWF Katowice. Spokojnie Paulina Peda, AZS AWF Katowice. Rezultat zwycięzczyni to 1 minuta i 6 setnych. Trenerzy Pauliny Pedy, Wojciech Rejdyk, Jakub Karpiński dekorują najlepsze zawodniczki. Dziękujemy bardzo, a wśród mężczyzn trzecie miejsce wywalczył zawodnik AZS-u AWF-u Katowice Michał Poprawa z rezultatem 54 sekundy i 26 setnych. Miejsce drugie, medal srebrny, Mateusz Chowaniec, UKS Wodnik Siemianowice Śląskie. Czas srebrnego medalisty to 54 sekundy i 14 setnych. A złoty medal i czek na 150 zł. Kolejny swoje zwycięstwo wywalczył Jan Hołub, AZS UMCS Lublin, który uzyskał rezultat 53 sekundy i 59 setnych. Serdeczne gratulacje dla zawodników i dla ich trenerów. A my już w wodzie obserwujemy serię ósmą. Tor pierwszy Antonina Karola, tor drugi Karolina Klajmon, tor trzeci Martyna Trzęsiok, tor czwarty Sara Starosolska, tor piąty Julia Październy i na torze szóstym Milena Bławicka. Dość wyrównana stawka w tym wyścigu, nieznacznie chyba na prowadzeniu zawodniczka z toru pierwszego Antonina Karolak, Aquatim Mikołów. I to ona zwycięża. Antonina Karolak, 35 sekund, 19 setnych. Seria dziewiąta, tor pierwszy Weronika Cyran, tor drugi Natalia Proksza, tor trzeci Daria Iwińska, tor czwarty Julia Pasaman, tor piąty Nicole Jakubiak, tor szósty Hanna Jania.
A serię dziewiątą wygrywa płynąca na torze czwartym Julia Pasaman, klub pływacki Sokół Rzeszów, 36-28. Seria dziesiąta, tor pierwszy Paulina Szebestik, tor drugi Hanna Jarosz, tor trzeci Lidia Szmyt, tor czwarty Weronika Poduszyńska, tor piąty Iga Bilińska, tor szósty Maja Dąbrowska. .35.71. To czas zwycięzczyni serii dziesiątej Lidii Szmyt, UKS 5+1 Opole. Seria 11, tor pierwszy Maja Wacław, tor drugi Alena Staniszewska, tor czwarty Sara Kubiczek, tor piąty Kamila Zając, tor szósty Emilia Sowulewska. Ja bardzo proszę w imieniu pani księgowej o uregulowanie opłaty startowej. Tam jest część zawodników jeszcze z Sesir Mozdobrowa Górnicza, AZS UMCS Lublin, Wodnik 29 Tychy, Rapid Wrocław i część zawodników z Omegi Olkusz. A wygrywa w tej serii Maja Wacław, Sokół Rzeszów, 33 sekundy 4 setne. Tor pierwszy Ewelina Ciupa, tor drugi Marta Drost, tor trzeci Patrycja Grabowska, tor czwarty Paulina Lazarek, tor piąty Izabela Gaca i tor szósty Hanna Radomska. Paulina Lazarek, Aquatica Pawłowice, wygrywa serię 12, 34-51. To czas zwycięzczyni. Seria 13, pierwszy tor Magdalena Chrapek, tor drugi Liliana Szlaga, tor trzeci Maja Hanusko, tor czwarty Patrycja Stępowska, tor piąty Martyna Michalska, tor szósty Laura Bałos. Na prowadzeniu nieznacznie chyba tor czwarty Patrycja Stępowska, zwycięża w serii 13, zawodniczka Hobby Sport Kietrz. Seria 14. Nadia Wania, tor pierwszy, tor drugi Maja Stachowicz, tor trzeci Julia Kołodziej, tor czwarty Hanna Krzowska, tor piąty Maja Niewiadomska i tor szósty Natalia Broda.
31-60, Julia Kołodziej, Wodnik 29 Katowice wygrywa serię 14. Seria 15. Tor pierwszy Karolina Guzik, tor drugi Patrycja Kmieć, tor trzeci Maja Bysiec, tor czwarty Aurelia Pustelnik, tor piąty Zuzanna Piaskowy, tor szósty Matylda Chylińska. Patrycja Kmieć, Kłobucki Klub Pływacki Delfin, 29 sekund, 54 setne. Seria 16. Julia Lewandowska, tor pierwszy, Roxana Bączek, tor drugi, Patrycja Szink, tor trzeci, na torze piątym Lidia Żmurko i na torze szóstym Izabela Gaweł. A do rozegrania w tej konkurencji mamy 31 serii wśród pań. A tutaj finiszuje na pierwszym miejscu zawodniczka płynąca na torze trzecim, Patrycja Szink, Stowarzyszenie Hobby Sport Kiec, 32 sekundy, 53 setne. Seria 17. Tor pierwszy Magdalena Kobylska, tor drugi Emilia Wołoszczuk, tor trzeci Natalia Nikiel, tor czwarty Julia Olejniczak i na torze szóstym Natalia Łuczka. Seria 18, tor pierwszy Alicja Jania, tor drugi Julia Faruga, tor trzeci Antonina Kapka, tor czwarty Gabriela Karkowa, tor piąty Anastazja Pol i tor szósty Lena Dudek. Anastazja Pol, Cesir Most Dąbrowa Górnicza, 31 sekund, 36 setnych, zwycięża w serii 18, a przed nami seria 19.
Seria 19, Dominika Noga tor pierwszy, na torze drugim Maja Górecka, na torze trzecim Alicja Manowska, Zuzanna Pawełek tor czwarty, Iga Janus tor piąty i na torze szóstym Dominika Zbruk. To zawodniczki z serii 19. Widzimy na torze trzecim, nie mamy zawodniczki. A na prowadzeniu na torze czwartym Zuzanna Pawełek, klub pływacki Sokół Rzeszów. I ta zawodniczka wygrywa serię 19 z czasem 30 sekund 41 setnych. Seria 20, tor pierwszy Nadia Okońska, tor drugi Wiktoria Czech, tor trzeci Michalina Skudlik, tor czwarty Emilia Zabawa, tor piąty Maja Kloza i tor szósty Emilia Socha. A na prowadzeniu tor pierwszy i tor szósty, która z zawodniczek lepiej dopłynie? Na torze pierwszym Nadia Okońska, UKS Dragon Będzin wygrywa serię 20. Seria 21, tor pierwszy Wiktoria Nowak, tor drugi Natalia Szpoton, tor trzeci Alicja Garnysz, tor czwarty Olga Pułkotycka, tor piąty Martyna Grein, tor szósty Dagmara Białożyt. I po raz kolejny tutaj tory zewnętrzne nadają tempo, a jednak na torze drugim Natalia Szpoton, piątka Chorzów, 30 sekund, 10 setnych. Seria 22, tor pierwszy Dagmara Czogała, tor drugi Julia Rembilas, tor trzeci Nadia Król, tor czwarty Sylwia Matyniak, tor piąty Antonina Baron, tor szósty Angelika Drobna. Sekund 42. Dagmara Czogała, UKS Wodnik Siemianowice Śląskie wygrywa serię 22. Seria 23. Maja Drzewiecka tor pierwszy, tor drugi Oliwia Knap, tor trzeci Weronika Błaszczyk, tor czwarty Faustyna Wyrwał, tor piąty Kinga Szczembara i na torze szóstym Emilia Brachaczek. Oliwia Knap, Cesir Most Dąbrowa Górnicza wygrywa serię 23. Seria 24, tor pierwszy Kinga Smykowska, tor drugi Weronika Lis, tor trzeci Marta
Cygrimus, tor czwarty Julia Paśko, tor piąty Karolina Cwynar, tor szósty Natalia Jakubczyk. Tor trzeci, Marta Cygrimus, Secret Gliwice, 30 sekund, 27 setnych, wygrywa serię 24, a my coraz bliżej, już jesteśmy serii rozstawianych, seria 25. Tor pierwszy Dominika Timmler, tor drugi Hanna Markocka, tor trzeci Natalia Gagatek, tor czwarty Oliwia Gierach, tor piąty Aleksandra Kuder, tor szósty Magdalena Motor. ...29-72, Dominika Timmler, Stowarzyszenie Hobby Sport Kietrz, zwyciężczyni serii 25. Seria 26, Julia Wiernicka, tor pierwszy, Amelia Purchałka, tor drugi, Natalia Zięba, tor trzeci, Zofia Sontag, tor czwarty, Aneta Drabik, tor piąty, Anna Machno, tor szósty. Anna Machno, Wiktoria Zawiercie, 29 sekund i 2 setne. Wygrywa serię 26. Seria 27, Iga Maślej, tor pierwszy, na torze trzecim Julia Cyran, tor czwarty Weronika Morciszek, tor piąty Wiktoria Bańkowska, tor szósty Iga Jedzikowska. A wygrywa w tej serii zawodniczka płynąca na torze trzecim Julia Cyran, Sokół Rzeszów, 28-77. Seria 28, tor pierwszy Helena Jarosz, tor drugi Karolina Stróżyk, tor trzeci Maja Malaczewska, tor czwarty Karolina Bywalec, tor piąty Zuzanna Pilecka, tor szósty Aleksandra Permus. Helena Jarosz, 28 i 13 setnych, wygrywa serię 28. A przed nami pierwsza z rozstawianych serii.
Tor pierwszy Gabriela Przybyła, tor drugi Jessica Pawłowska, tor trzeci Maja Wygnał, tor czwarty Alicja Miłek, tor piąty Zuzanna Pauliny i tor szósty Weronika Więcek. Na prowadzeniu na torze trzeci Maja Wygnał, ona zwycięża w tej serii 27 sekund 8 setnych. To jest jak do tej pory najlepszy czas eliminacji. Seria 30. Dominika Kramkowska, tor pierwszy. Na torze drugim Wiktoria Kondrot. Na torze trzecim Adrianna Szwabińska. Na torze czwartym Oliwia Skwara. Tor piąty Marta Zakrzewska. Tor szósty Gabriela Gorczyca. I ponownie tutaj tor trzeci wysuwa się na prowadzenie. Adrianna Szwabińska, Torpeda Oleśnica. 26 sekund, 43 setne. Czyli czas lepszy niż w poprzedniej serii, również nieco lepiej. Na drugim miejscu Oliwia Skwara, Huragan Sosnowiec 27-06. Przed nami seria 31, ostatnia. Tor pierwszy Katarzyna Zarembik, tor drugi Natalia Kozubowska, tor trzeci Wiktoria Domżalska, tor czwarty Maja Malasz, tor piąty Flavia Kamzol, tor szósty Zuzanna Długosz. Flavia Kamzol, falanie połomice, wygrywa serię 31, 27 sekund, 11 setnych. A na platformie startowej witamy już panów startujących w tej samej konkurencji, czyli 50 metrów stylem dowolnym. Seria pierwsza, Michał Galon, tor pierwszy, na torze drugim Dawid Kos, tor trzeci Mikołaj Borkowski, tor czwarty Rajmund Walkowiak, tor piąty Iwan Muratow. I widzimy tutaj Michał Galon na torze pierwszym, zawodnik bez czasu zgłoszenia, 24 sekundy 38 setnych, wygrywa w serii pierwszej. Seria druga, tor pierwszy Kacper Cichy, tor drugi Marcin Rydel, tor trzeci Dominik Druchniak, tor czwarty Jakub Zatorski, tor piąty Julian Domino, tor szósty Marcel Młynarczyk.
Marcin Rydel wygrywa w tej serii 34 sekundy 98 setnych. To czas zawodnika MOS-u Katowice. I proszę Państwa, mamy taką, jeszcze przed startem zawodników, mamy tutaj taką miłą niespodziankę. Na torze szóstym startuje najmłodszy zawodnik imprezy, Michał Kożuchowski, Towarzystwo Sportowe Akweduk. On jest rocznik 2013 i nasz sponsor, tutaj partner Kajetan Załuski, Silesia Swimming Center, ufundował dla niego specjalną nagrodę. Także Michał przed startem otrzymuje dodatkową nagrodę jak dla najmłodszego uczestnika zawodów. A poza już wspomnianym Michałem płynął na torze pierwszym Kacper Grędziak, tor drugi Filip Słota, tor trzeci Wojciech Cyganek, tor czwarty Krzysztof Misztal, tor piąty Mikołaj Kapka, no i na torze szóstym Michał Kożuchowski. A w serii trzeciej wygrywa Wojciech Cyganek, MOS Katowice, 36 sekund, 16 setnych. Bardzo prosimy o doping tutaj dla naszego najmłodszego zawodnika, Michał Kożuchowski. Wielkie brawa dla Michała, 55 sekund, 97 setnych. Seria czwarta, Tymon Mazurkiewicz, tor pierwszy, Filip Majcherczyk, tor drugi, Oliwier Lotko, tor trzeci, Adam Jagielski, tor czwarty, na torze piątym Marek Henke i na torze szóstym Antoni Smulski. A ja przeczytam jeszcze zawodniczki, które zakwalifikowały się do finału jutrzejszego na 50 metrów dowolnym. Adrianna Szwabińska z pierwszym czasem 26:43, a następnie Oliwia Kamzol, Maja Wygnał, Flavia Kamzol, Alicja Miłek i Maja Malarz, w rezerwie Wiktoria Domżalska. Przypominamy, że na skreślenia jest 30 minut od momentu ogłoszenia finału i również takie przypomnienie dla zawodników, dla trenerów, że zawodnicy rezerwowi powinni być oczywiście też przygotowani przed finałem w razie jakiegoś wypadku, gdyby zawodnik finalista nie mógł wystartować. Słuchajcie, dekoracja za 50 dowolnym dziewcząt. Zapraszamy dziewczęta do dekoracji za 50 metrów stylem dowolnym. Zapraszamy dziewczęta do dekoracji za 50 dowolnym. Lewandowska, Gaca, Jania, Bańkowska, Cygrimus, Jakubczyk, Kamzol, Miłek, Jarosz, Malarz, Kondrot, Kozubowska. Zapraszamy dziewczęta do dekoracji za 50 dowolnym. A w serii piątej wygrywa zawodnik Górnika Sosnowiec Adam Łysik z czasem 29 sekund i 3 setne. A ja jeszcze raz przypominam o dekoracji. Poczekamy jeszcze minutkę na start kolejnej serii.
I rozpoczniemy dekorację za 50 dowolnym kobiet. Zapraszamy dziewczęta do dekoracji za 50 dowolnym. Jeszcze raz przeczytam nazwiska: Julia Lewandowska, Izabela Gaca i Hanna Jania, Wiktoria Bańkowska, Marta Cygrimus, Natalia Jakubczyk, Flavia Kamzol, Alicja Miłek i Helena Jarosz, Maja Malarz, Wiktoria Kondrot, Natalia Kozubowska. Bardzo proszę o zgłoszenie się do dekoracji. A w serii szóstej na torze drugim Tobiasz Naparło, tor trzeci Jakub Mateja, tor czwarty Wiktor Gołębiowski, tor piąty Oliwier Skarżyński i na torze szóstym Milan Stanula. A wygrywa Jakub Mateja, sukces Chorzów z czasem 41 sekund i 9 setnych. Dekoracje się jeszcze nie rozpoczęły, a więc tutaj przeczytam zawodników serii siódmej. Na torze pierwszym Filipa Protny, na torze czwartym Łukasz Sucheta, tor piąty Oskar Grędziak, tor szósty Maciej Patorski i zwycięża... Wydawało mi się, że tor czwarty, ale... Jakiś błąd mamy, chyba jednak tor piąty. Oskar Grędziak, Secret Gliwice, 36-25. Seria ósma, Stanisław Wańcha, tor drugi, tor trzeci Konrad Pietroniec, tor czwarty Kacper Osak, tor piąty Mikołaj Jankowski, tor szósty Dominik Krząkała. .37 Kacper Osak, Solne Miasto Wieliczka, wygrywa serię ósmą. I proszę Państwa, rozpoczynamy ceremonię dekoracji za 50 metrów stylem dowolnym dziewcząt. Kategoria najmłodszych dziewcząt, 10-letnich i młodszych. Miejsce trzecie wywalczyła Hanna Jania, Huragan Sosnowiec, 37-17. Miejsce drugie Izabela Gaca, Start Opole, 36-55. A pierwsze miejsce i złoty medal zdobyła Julia Lewandowska, Piranie Osielsko. Czas złotej medalistki to 33 sekundy i 28 setnych.
I kategoria 11-12 lat, trzecie miejsce Natalia Jakubczyk, CESIR Most Dąbrowa Górnicza, 30 sekund i 34 setne. Miejsce drugie, medal srebrny, Marta Cygrimus, Sigler Gliwice, 30-27. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyła Wiktoria Bańkowska, UKS 5 plus 1 Opole. Czas zwyciężczyni to 29 sekund i 51 setnych. I kategoria 13-14 lat, trzecie miejsce, medal brązowy, Helena Jarosz, Omega Olkusz, 28 sekund i 13 setnych. Drugie miejsce, srebrny medal wywalczyła Alicja Miłek, Stolne Miasto Wieliczka, 27-58. A pierwsze miejsce i złoty medal z rezultatem lepszym od rekordu Pucharu Silesia w tej kategorii wiekowej. Flavia Kamzol, Fala Niepołomice, ten rekordowy wynik to 27 sekund i 11 setnych. I kategoria 15-16 lat, trzecie miejsce Natalia Kozubowska, Manta, Kochłowice, Ruda Śląska, 27-99. Srebrny medal wywalczyła Wiktoria Kondrot, Pałac Młodzieży Katowice, 27-98, a więc różnica wyniosła 0,01 sekundy. A pierwsze miejsce i złoty medal Maja Malarz, Wiktoria Kozy. Czas złotej medalistki to 27 sekund i 77 setnych. Maja Malarz, Wiktoria Kozy. Zakończyliśmy dekoracja, już tutaj w wodzie zawodnicy w serii 13 płynący. Filip Kaczmarek, Łukasz Owczarek, Kuba Furtok, Dominik Nowak, Max Ponichtera, Oskar Schubert, a wygrywa Łukasz Owczarek, Orka Częstochowa, 34 sekundy, 39 setnych. Seria 14. Wiśniowski, Kowalski, Gierlach, Broczkowski, Prek.
Raska. A na prowadzeniu na torze czwartym Bogusz Broczkowski, Dragon Benzin, 34 sekundy i 64 setne. To czas zwycięzcy serii 14. Seria 15, tor pierwszy Michał Konopko, tor drugi Kuba Gumułka, tor trzeci Maciej Wróbel, tor czwarty Szymon Zawolik, tor piąty Wiktor Ratajczak, tor szósty Antoni Wójcik, komunikat o dyskwalifikacji. Seria 14, tor drugi Kacper Kowalski, Secret Gliwice, nie, Owczarek tutaj mamy. Przedwczesny start zawodnika, tor drugi, seria 14. Seria 16, tor pierwszy Piotr Janeczko, tor drugi Kamil Mitręga, tor trzeci Maciej Boryczka, tor czwarty Filip Gola, tor piąty Piotr Bilik, tor szósty Łukasz Gajos. A do rozegrania w tej konkurencji mamy 36 serii. Kolejny komunikat o dyskwalifikacji. Seria 15, tor czwarty Szymon Zawolik. Huragan Sosnowiec, dyskwalifikacja za przedwczesny start. A w serii 16 wygrywa Maciej Boryczka, Park Wodny Tarnowskie Góry, 32 sekundy, 69 setnych. Seria 17, tor pierwszy Antoni Janicki, tor drugi Piotr Zawiślak, tor trzeci Karol Grot, tor czwarty Aleksander Kępa, tor piąty Szymon Rumian, tor szósty Jakub Łowicki. ...29 sekund, 43 setne. Piotr Zawiślak, Delfin Cieszyn wygrywa serię 17. Seria 18, Franciszek Koplin, tor pierwszy Michał Minta, tor drugi, tor czwarty Kacper Serwiński, tor piąty Bartłomiej Markiewicz, tor szósty Bartłomiej Macha. A na prowadzeniu w tej serii Bartłomiej Markiewicz, Wodnik Siemianowice Śląskie, i on wygrywa z czasem 29 sekund 12 setnych. Seria 19,
Tor pierwszy Xavery Prek, tor drugi Oskar Richter, tor trzeci Karol Hegenbart, tor czwarty Tomasz Kołodziej, tor piąty Wojciech Słota, tor szósty Michał Sobel. Karol Hegenbart, Pałac Młodzieży Katowice, wygrywa z czasem 31 sekund, równe. Ogłoszenie tutaj, jeżeli ktoś przez przypadek zabrał żółtą koszulkę z toru drugiego, po serii 10, serii 11, w tych okolicach, obóz pływacki, żółta koszulka, to bardzo prosimy o tutaj dostarczenie jej do stolika speakera. Seria 20, tor drugi Oskar Urban, tor trzeci Kryspin Śliwiński, tor czwarty Grzegorz Warwas, tor piąty Michał Gawlik, tor szósty Maksymilian Kluska. Kryspin Śliwiński, LKS Jedność 32 Przyszowice, wygrywa tą serię z czasem 28 sekund 17 setnych. Seria 21, tor pierwszy Aleksander Piątkiewicz, tor drugi Adam Biel, tor trzeci Krzysztof Brych, tor czwarty Maksymilian Jańczyk, piątka Michał Wołoszyn, szóstka Igor Perguł. A w serii 22 na torze pierwszym Artur Mąż, na torze drugim Mateusz Konopko, na torze trzecim Marek Drost, tor czwarty Patryk Bromirski, tor piąty Przemysław Sobolewski, tor szósty Bartłomiej Jabłoński, a wygrywa na torze szóstym Bartłomiej Jabłoński, Stowarzyszenie Hobby Sport Kietrz. Z czasem 29 sekund 28 setnych. Seria 23, tor pierwszy Karol Kucharski, tor drugi Adrian Sawczuk, tor trzeci Maciej Bienia, tor czwarty Antoni Natanek, tor piąty Olaf Zawada, tor szósty Mikołaj Muczyń. Adrian Sawczuk wysunął się na prowadzenie, zawodnik Cesir Mozdąbrowa Górnicza i on wygrywa w tej serii 26 sekund 44 setne. Seria 24, Filip Poloniusz, tor pierwszy, na torze trzecim Tobias Raska, na torze czwartym Oskar Jarek, na torze piątym Wiktor Żak, tor szósty Szymon Ignar.
A do tej pory najlepszy czas tych eliminacji 24:38 Michał Galon, który popłynął ten wynik w serii pierwszej, ale zawodnicy już pływają coraz szybciej. 29:03 Szymon Ignar Salmożory wygrywa serię 24. Tor pierwszy Piotr Burchard, tor drugi Jakub Pawlaczyk, trójka Szymon Szafranek, czwórka Dominik Lechowski, piątka Szymon Popanda, szóstka Paweł Proszowski. Paweł Proszowski, Park Wodny Tarnowskie Góry. Seria 26. Michał Sobieraj, tor pierwszy. Oskar Nowak, tor drugi. Szymon Kawuza, tor trzeci. Mateusz Pińczak, tor czwarty, Wojciech Michalski, tor piąty, Maciej Włoszek, tor szósty. Szymon Kawuza, Sokół Rzeszów, 28 sekund 34 setne. Seria 27. Szymon Choinka, tor pierwszy, Mikołaj Szczęch, tor drugi, Kamil Górniak, tor trzeci, Filip Harazim, tor czwarty, Kevin Koziołek, tor piąty, Adam Pawlik, tor szósty, a wygrywa w tej serii tor trzeci, Kamil Górniak, Delfin Cieszyn, 26 sekund 70 setnych. Zaginął różowy strój startowy z szatni damskiej. Jeżeli ktoś zna położenie tego stroju, to bardzo prosimy o zgłoszenie się do stolika speakera. A w serii 28 płynął Czernicki, Wierzbicki, Bielski, Durło, Bieńko, Wołowicz, a zwycięża na torze trzecim Filip Bielski, Pałac Młodzieży Katowice, 26 sekund 94 setne. Seria 29, tor pierwszy Filip Woźnicka, tor drugi Antoni Nowak, tor trzeci Bartosz Sosna, tor czwarty Oliwier Sosnowski, tor piąty Mateusz Świeca i tor szósty Marcin Wręczycki. ...25 sekund 80 setnych, Bartosz Sosna, AZS AWF Katowice.
Seria 30, tor pierwszy Maksymilian Mrozek, nie mamy go na starcie. Tymoteusz Wojnar, tor drugi. Oskar Szczepanik, tor trzeci. Dawid Kowalczyk, tor czwarty. Michał Durlik, tor piąty i Dawid Malik, tor szósty. Dawid Malik, Manta Kochłowice, Ruda Śląska. 25 sekund i 53 setne. Seria 31. Kacper Piecha, Jakub Giel, Michał Tomaszowski, Jakub Osuch, Krzysztof Goszling, Paweł Kucharski. I nieznacznie na prowadzeniu Michał Tomaszowski, UKS Wodnik Siemianowice Śląskie. Wygrywa z czasem 24 sekundy, 94 setne. A więc nadal Michał Galon na prowadzeniu w tych eliminacjach. Seria 32, Bartosz Loter, tor pierwszy, Dawid Bubak, tor drugi, Paweł Kwiecień, tor trzeci, Maciej Nowakowski, tor czwarty, Kajetan Dubas, tor piąty i Kacper Duda, tor szósty. Paweł Kwiecień, AZS AWF Katowice, wygrywa serię 32. Seria 33. Tor pierwszy Jakub Rynkiewicz, tor drugi Marcin Władyka, tor czwarty Maciej Czcionka i na torze szóstym Szymon Szczepanik. A wygrywa w tej serii Jakub Rynkiewicz, Sokół Rzeszów, 24-92. Seria 34, a więc pierwsza z rozstawianych. Na torze pierwszym Maciej Leszczyński, tor drugi Oliwier Kaiser, tor trzeci Mateusz Chowaniec, tor czwarty Dawid Dziedzic, na torze piątym Kamil Romanowski i na torze szóstym Oskar Szynawa. Tutaj wydaje się, że Mateusz Chowaniec powinien wygrać tą serię i tak też się dzieje. 23 sekundy 55 setnych, Mateusz Chowaniec, Wodnik Siemianowice Śląskie. Seria 35, Łukasz Gorgosz, tor pierwszy, Dominik Dudys, tor drugi, Tomasz Polewka, tor trzeci, Kamil Ogorzałek, tor czwarty, Paweł Tatura, tor piąty, Kacper Nowak, tor szósty. I już wyraźnie na prowadzeniu Tomasz Polewka, tor trzeci, 22 sekundy, 78 setnych.
I ostatnia seria, 36. Tor pierwszy Grzegorz Podsiadło, tor drugi Władysław Butkiewicz. Jana Hołba nie widzimy na starcie. Tor czwarty Paweł Smoliński, tor piąty Tymoteusz Staroń, na torze szóstym Szymon Wrabec. A wygrywa w tej serii Paweł Smoliński, junior Kluczbork, 22-98. A teraz nieco zwalniamy, także styl klasyczny, 100 metrów stylem klasycznym dziewcząt, a w serii pierwszej widzimy na torze pierwszym Eliza Kisiel, Manta Kochowice, Ruda Śląska, na torze drugim Aleksandra Puszczyk, Orka Częstochowa, na torze trzecim Karolina Klajmon, Nowy Klub Pływacki Bielsko-Biała, na torze piątym Daria Łapa, Orka Częstochowa. A w serii pierwszej zwycięża Aleksandra Puszczyk, Orka Częstochowa, 1 minuta 51 i 85 setnych. Oczywiście przypominamy, że na pierwszym piętrze strefa chillu, Silesia Swimming Center, leżaczki, muzyczka, relacja na żywo. Pełen relaks, bardzo miłe towarzystwo na pewno, także zapraszamy Kajetan Załuski, Silesia Swimming Center, zapraszają na pierwsze piętro do strefy chillu, a my już mamy serię drugą w wodzie, a płyną w niej. Na torze drugim Zofia Tatarczuk, Manta Kochłowice, Ruda Śląska, tor trzeci Lena Ogińska, również Manta Kochłowice, na torze czwartym Lena Dudek, Górnik Sosnowiec, tor piąty Tatiana Kloc, Manta Kochowice, Ruda Śląska i na torze szóstym Karolina Michalik, Aqua Team Mikołów. Bardzo prosimy tutaj kibiców na trybunach o czujność, za chwilę znowu polecą na trybuny piłeczki. Od Silesia Swimming Center, kto złapie piłeczkę, otrzymuje nagrodę. Trzy piłki za chwilę będą rzucane w trybuny, także prosimy o czujność.
1 minuta 35 sekund i 35 setnych. Lena Dudek, Górnik Sosnowiec, wygrywa serię drugą. Wystartowała seria trzecia. Na torze pierwszym Alicja Kloza, Manta Kochłowice, Ruda Śląska. Tor drugi Martyna Trzęsiok, Aqua Team Mikołów. Tor trzeci Laura Ogińska, Manta Kochłowice, Ruda Śląska. Tor czwarty Emma Michel, Górnik Sosnowiec. Tor piąty Agata Borowska, Ondraszek Bielsko-Biała. Tor szósty Weronika Lis, Chłobucki Klub Pływacki Delfin. I na prowadzeniu na półmetku Weronika Lis. 44,53. A ja już wyczytam zawodników, proszonych o przygotowanie się do dekoracji. A są to Kacper Osak, Maciej Permus, Kacper Kowalski, Mateusz Pinczak, Artur Mumsz, Filip Polonius, Łukasz Gorgosz, Dawid Malik, Olaf Zawada i Tymoteusz Staroń, Paweł Kwiecień oraz Maciej Leszczyński. Bardzo prosimy wyczytanych zawodników o zgłoszenie się w okolice podium. Niedługo rozpoczniemy dekorację za 50 metrów stylem dowolnym mężczyzn. A ja przeczytam jeszcze finalistów 50 metrów stylem dowolnym mężczyzn. Tomasz Polewka, Paweł Smoliński, Mateusz Chowaniec, Władysław Butkiewicz, Dawid Dziedzic i Kamil Ogorzałek. W rezerwie pozostaje Paweł Tatura. 1 minuta 37 i 500. To czas zwycięzczyni serii trzeciej, płynącej na torze szóstym, Weroniki Lis, reprezentującej Chłobucki Klub Pływacki Delfin. Ja zaprezentuję zawodniczki płynące w serii czwartej. Na torze pierwszym Alicja Garnysz, Nowy Klub Pływacki Bielsko-Biała. Tor drugi Ewa Zasada, Chłobucki Klub Pływacki Delfin. Na torze trzecim powinna płynąć Martyna Kloc, ale chyba jej nie widzę. Na torze czwartym Urszula Jakubowska, Orka Częstochowa. Tor piąty Julia Wawrzeniec, Karlik Katowice. I tor szósty Marta Janeczko, Pałac Młodzieży Katowice.
Za chwilkę dekoracja 50 dowolnym mężczyzn. Zapraszamy chłopców do dekoracji za 50 metrów stylem dowolnym. Jak ruszy kolejna seria 100 metrów stylem klasycznym kobiet, to rozpoczniemy dekorację za 50 dowolnym mężczyzn. A w serii czwartej wygrywa Alicja Garnysz. Nowy klub pływacki Bielsko-Biała z czasem 1 minuta 35 sekund i 41 setnych. A zaraz po dekoracji chłopców za 50 metrów dowolnym prosimy o czujność, bo polecą w trybuny piłki, za które można otrzymać nagrodę. I rozpoczynamy ceremonię dekoracji za 50 dowolnym mężczyzn z kategorii 10 lat i młodsi. Trzecie miejsce i brązowy medal wywalczył Kacper Kowalski, Secret Gliwice. Czas Kacpra to 36 sekund i 55 setnych. Miejsce drugie, medal srebrny, Maciej Permu, Solne Miasto Wieliczka. Z wynikiem 35-18. A pierwsze miejsce i złoty medal, kolejny swój złoty medal, Kacper Osak, Solne Miasto Wieliczka, podopieczny trenera Macieja Hołuba. 33-87 to czas zwycięzcy. Najlepszych zawodniczków dekoruje trener Maciej Hołub, do niedawna zawodnik. Z tego co pamiętam, Maciek, to chyba w zeszłym roku zdobyłeś złoto na 50 na długim, na krótkim i jeszcze podczas akademickich mistrzostw Polski. Także naprawdę zgarnął wszystko, co się dało na 50 metrów stylem klasycznym. Jeszcze reprezentował Polskę na Uniwersjadzie. Kategoria 11-12 lat, trzecie miejsce Filip Polonius, Górnik Radlin, 30 sekund i 14 setnych. Miejsce drugie, medal srebrny, Artur Mąż, Park Wodny Tarnowskie Góry, 30 sekund i 10 setnych. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczył Mateusz Pinczak, UKS Dragon Benzin. Czas zwycięzcy to 28 sekund i 63 setne. Gratulacje dla zawodników, gratulacje dla trenerów. Kategoria 13-14 lat, trzecie miejsce i brązowy medal zdobył Olaf Zawada, Delfin Cieszyn. Czas 26 sekund i 80 setnych. Miejsce drugie, medal srebrny, Dawid Malik, Manta Kochowice, Ruda Śląska, 25 sekund i 53 setne. A pierwsze miejsce i złoty medal, osiągając wynik lepszy od dotychczasowego rekordu Pucharu Silesia w tej kategorii wiekowej, Łukasz Gorgosz, Aquatica Pawłowice, i ten rekordowy rezultat to 24 sekundy i 86 setnych. Serdeczne gratulacje. Dziękujemy bardzo, gratulacje raz jeszcze. 15-16 lat, kategoria, trzecie miejsce Maciej Leszczyński, MMKS Kędzierzyn-Koźle, 24-78. Drugie miejsce, medal srebrny, Paweł Kwiecień, AZS AWF Katowice, 24-76.
A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczył Tymoteusz Staroń. MKS SMS Wiktoria Racibórz. Czas złotego medalisty to 24 sekundy i 38 setnych. Gratulacje dla Was i dla Waszych trenerów. Słuchajcie, mamy drugi konkurs z piłeczkami. Do odbioru nagroda w strefie Silesi Swimming Center. To jest pokój numer 210 na pierwszym piętrze do końca korytarzem. Uwaga, tutaj Michał Galon, zawodnik AZS-u, rzuca piłeczkę. Na razie tutaj w okolicach małego basenu rzucamy. Tak, Michał, pierwsza piłeczka. Jest teraz mniej więcej na środek. A teraz, Michał, przejdź na drugą stronę i rzuć tam całkiem w tamtym rogu właśnie. Jeszcze całkiem iść na drugą stronę. Jeszcze. I teraz w okolicach gdzieś tam platformy startowej. I kto z Państwa złapał piłeczkę na pierwszym piętrze, tutaj na tym samym piętrze, gdzie trybuny, do końca korytarzem w prawo jest pokój 210 i tam swoje stanowisko ma Silesia Swimming Center. Zapraszamy po odbiór nagród. A w serii siódmej wygrywa płynąca na torze czwartym Antonina Drabik, Moskatowice, 1 minuta 31, 89 setnych. A do rywalizacji przystąpiły zawodniczki płynące w serii ósmej. Na torze pierwszym Dominika Zbruk, Manta Kochowice, Ruda Śląska. Na torze drugim Maja Dąbrowska, Dragon Będzin. Tor trzeci Maja Wacław, Sokół Rzeszów. Na torze piątym Patrycja Grabowska, Pałac Młodzieży Katowice. I tor szósty Zofia Tabiś-Hubka, Jedynka Zabrze. W serii ósmej wygrywa Maja Wacław, Sokół Rzeszów, minuta 34,75.
Wystartowała seria dziewiąta. Paulina Lazarek na torze pierwszym. Aquatica Pawłowice. Lidia Żmurko, Manta Kochowice, Roda Śląska. Tor drugi na torze trzecim. Maja Czakon, Aquatica Pawłowice. Tor czwarty, Maja Stachowicz, UKS Dragon Będzin. Tor piąty, Alena Staniszewska, Salmożory. I na torze szóstym, Natalia Broda, Delfin Cieszyn. Ja bardzo proszę w imieniu pani księgowej jeszcze o uiszczenie opłaty startowej. Tam nam pozostały jeszcze takie drobne rzeczy. Cesir Most Dąbrowa Górnicza za 7 startów i Omega Olkusz za 3 starty. Bardzo państwa proszę o uiszczenie opłaty startowej. Chociaż gdyby się zdarzyło, że to są osoby, które jutro startują, to też bardzo proszę o taką informację do pani księgowej. Bardzo wyrównana stawka w serii dziewiątej. Chyba nieznacznie na prowadzeniu Alena Staniszewska, Salmożory, płynąca na torze piątym. I ona zwycięża z czasem 1 minuta 32 sekundy 74 setne. Seria dziesiąta. Tor pierwszy Julia Faruga, Pałac Młodzieży Katowice. Tor drugi Julia Paśko, Sokół Rzeszów. Tor trzeci Hanna Krzowska, Aquatica Pawłowice. Tor czwarty Angelika Drobna, KP Bielsko-Biała. Tor piąty Antonina Kapka, Górnik Sosnowiec. I tor szósty Alicja Manowska, Karlik Katowice. Angelika Drobna, KP Bielsko-Biała wyraźnie na prowadzeniu, a za nią walka o drugie miejsce. I tutaj wysuwa się Matylda Chylińska, a zwycięża Angelika Drobna, KP Bielsko-Biała, 1:28:41. Na miejscu drugim Julia Faruga, na miejscu trzecim Julia Paśko. I proszę państwa, my chcielibyśmy powitać na naszych zawodach rektora AWF-u Katowice, pana profesora Adama Zająca. Witamy panie rektorze bardzo serdecznie. A ja zaprezentuję zawodniczki płynące już w serii 11. Tor pierwszy Matylda Chylińska. Wodnik Siemianowice Śląskie, tor drugi Maja Niewiadomska, Manta Kochowice, Roda Śląska. Na torze trzecim Karolina Ogiewa, Pałac Młodzieży Katowice. Tor czwarty Katarzyna Janicka, Startopole. Tor piąty Maja Szykowska, Manta Kochowice, Roda Śląska. I na torze szóstym Maja Szczygieł, jedynka Łazy. Thank you.
Zacięta walka o zwycięstwo, a najlepiej na finiszu poradziła sobie Karolina Ogiewa, Pałac Młodzieży Katowice. I to ona wygrywa tą serię z czasem 1:27:89. Seria 12. Tor pierwszy Izabela Gaweł, tor drugi Emilia Guzior, obie zawodniczki z Sokół Rzeszów. Na torze trzecim Julia Olejniczak, Górnik Radlin, tor czwarty Emilia Socha. Park Wodny Tarnowskie Góry, tor piąty Wiktoria Filapek, Ondraszek Bielsko-Biała. I na torze szóstym Wiktoria Drażyk, Manta Kochłowice Ruda Śląska. Tor pierwszy i tor trzeci walczą o zwycięstwo. Chyba nieznacznie na prowadzenie płynąca na torze trzecim Julia Olejniczak z Górnika Radlin. I to ona wygra w tej serii, a czas zwycięzczyni to 1 minuta 24 sekundy i 67 setnych. A my obserwujemy już serię 13. Zawodniczki już są w połowie dystansu, a płyną w tej serii Aurelia Pustelnik, Manta Kochowice Ruda Śląska, Maja Górecka, Ondraszek Bielsko-Biała, Zuzanna Walkiewicz, Manta Kochowice Ruda Śląska, Sandra Kozak, Górnik Radlin, Patrycja Nichibowicz, Ognisko TKKF Szczygłowice i Estera Kochan, Aquatica Pawłowice. A w serii 13 wygrywa Maja Górecka, Ondraszek Bielsko-Biała, 1 minuta 23 sekundy, 73 setne. Seria 14. Tor pierwszy Gabriela Gorczyca, Solne Miasto Wieliczka. Tor drugi Dominika Noga, Kłobucki Klub Pływacki Delfin. Tor trzeci Paulina Krause, KP Bielsko-Biała. Tor czwarty Antonina Baron, Park Wodny Tarnowskie Góry. Tor piąty Aleksandra Bernaś, Pałac Młodzieży Katowice. I tor szósty Marta Pope, Manta Kochowice, Ruda Śląska.
na prowadzeniu Gabriela Gorczyca, Solne Miasto Wieliczka. Ale tam również na torze szóstym naciska i to chyba jednak ona prowadzi. Marta Pope, Manta Kochłowice, Ruda Śląska zwycięża w serii 14. 1 minuta 21 i 22 setne. Seria 15, tor pierwszy Nadia Okońska, Dragon Będzin, tor drugi Dagmara Czogała, Wodnik Siemianowice Śląskie, tor trzeci Julia Cyran, Sokół Rzeszów, tor czwarty Agata Boczej, Wodnik Siemianowice Śląskie i tor szósty Magdalena Stefańczyk, Cesir Most Dąbrowa Górnicza. Ostatni nawrót, nieznacznie na prowadzeniu Agata Bocze, a tuż za nią zawodniczki na torach 1, 2 i 3. Która z nich zachowała najwięcej sił? Wydaje się, że Agata Bocze jednak utrzyma prowadzenie do samego końca. Agata Bocze wygrywa serię 15. 1 minuta 20 sekund 60. To czas zawodniczki z Siemianowic Śląskich. Seria 16, tor pierwszy Alicja Miłek, Solne Miasto Wieliczka, tor drugi Natalia Szpoton, Piątka Chorzów, tor trzeci Hanna Mielnik, UKS 5 plus 1 Opole, tor czwarty Julia Bielawna, KS Krotosz Krotoszyn, tor piąty Oliwia Knap, Cesir Most Dąbrowa Górnicza i tor szósty Flavia Kamzol, KS Falanie Połomice. A w serii 16 wystartowała seria 17, a więc pierwsza z rozstawianych serii. Na całego rozpoczęła się walka o finał, który odbędzie się jutro w porannym bloku, a w serii tej płyną na torze pierwszym Aleksandra Górska, Mosm Tychy. Na torze drugim Wiktoria Polaczek, Park Wodny Tarnowskie Góry, tor trzeci Wiktoria Kocjan, ZS AWF Katowice, tor czwarty
Olivia Mosek, MKS, SMS Wiktoria Racibórz, tor piąty Zuzanna Jackowska, Delfin Cieszyn i na torze szóstym Gabriela Przybyła, UKS, jedynka Łazy. I na półmetku Wiktoria Kocjan, zawodniczka AZS-u AWF-u Katowice, 34 sekundy i 0,9. A tuż za nią Olivia Mosek. Jedna minuta, 13 sekund. To czas zwycięzczyni z serii 17, Wiktorii Kocjan. Seria 18, Weronika Więcek, tor pierwszy, zawodniczka UKS Wiktorii Kozy, na torze drugim Paula Żukowska, nie widzimy jej na starcie. Tor trzeci Marta Szopa, AZS AWF Katowice, tor czwarty Iga Idzikowska, piątka Chorzów, tor piąty Anna Karczmarzyk, MKS SMS Wiktoria Racibórz i na torze szóstym Patrycja Kmieć, Kłobucki Klub Pływacki Delfin. Na prowadzeniu Marta Szopa, AZS AWF Katowice. Pewnie zmierza po zwycięstwo w tej serii. 1 minuta 12.66, czyli lepszy czas niż osiągnęła w poprzedniej serii Wiktoria Kocjan. No i prawdopodobnie pewne miejsce w finale. A przed nami ostatnia, 19. seria. Seria 19, na torze pierwszym Zuzanna Pilecka, piątka Chorzów, na torze drugim Malwina Malaczewska, Juwenia Wrocław, tor trzeci Karolina Kobuszewska, Huragan Sosnowiec, tor czwarty Helena Jarosz, Omega Olkusz, tor piąty Maria Krętosz, Wodnik Siemianowice Śląskie, tor szósty Julia Niedziołka, Delfin Cieszyn. Karolina Kobuszewska wygrywa w serii 19, 1 minuta 10 i 72, a więc zdecydowanie najlepszy czas tych eliminacji. Pierwsza seria 100 klasycznym mężczyzn, na dwójce Michał Konopko, Aquatim Mikołów, na trójce Mikołaj Kapka, Górnik Sosnowiec,
Na czwórce Julian Domino, Sokół Rzeszów i na piątce Maciej Królikowski, AZS AWF Katowice. Pierwsza pięćdziesiątka, Maciek Królikowski, 29-77. Maciej Królikowski, zdecydowanie tutaj najstarszy zawodnik w tej stawce. I zwycięża w tej pierwszej serii Maciej Królikowski, AZS AWF Katowice, z rezultatem 1 minuta 4 sekundy i 52 setne. Kolejni zawodnicy dopływają już do mety. Na torze czwartym drugie miejsce Julian Domino, minuta 53-50, a trzeci na dwójce Michał Konopko, Aqua Team Mikołów, minuta 56,10. Zostajemy w wodzie, słuchajcie, to jest bardzo istotne, to jest też kwestia bezpieczeństwa. Zostajemy w wodzie blisko liny, blisko ściany i czekamy na start kolejnej serii. W drugiej serii na dwójce Marcin Rydel, Mos Katowice, na trójce Milan Stanula, Salmożory, na czwórce Kacper Paciepnik, Delfin Kłobuck i na piątce Kacper Osak, Solne Miasto Wieliczka. Pierwsza pięćdziesiątka, najszybciej Marcin Rydel, Mos Katowice, a drugi Kacper Osak. I w drugiej serii zwycięża Marcin Rydel, reprezentujący MKS Mos Katowice, z wynikiem minuta 36,25. Drugie miejsce wywalczył Kacper Osak, Solne Miasto Wieliczka, minuta 40,17. I mamy komplet zawodników serii drugiej. Dziękujemy, gratulujemy. Przed nami seria trzecia.
I seria trzecia, Olivier Scholz, Manta Kochowice, Ruda Śląska, wystartował na torze pierwszym, na drugim Jan Nowicki, Pałac Młodzieży Katowice, na trójce Bartosz Bojdo, Akwatym Mikołów, na czwórce Szymon Rękawek, Akwatym Mikołów, na piątce Maksymilian Wacowski, Delfin Kłobuck, na szóstce Szymon Zawolik, Huragan Sosnowiec. A do finału 100 metrów stylem klasycznym dziewcząt awansowały Iga Idzikowska, Wiktoria Kocjan, Karolina Kobuszewska, Marta Szopa, Helena Jarosz, Oliwia Mosek, w rezerwie Weronika Więcek. Czas na skreślenia, przypominam, 30 minut. W tym wyścigu w wyrazie na prowadzenie zawodnik płynący na torze szóstym, Szymon Zawolik, Huragan Sosnowiec. I serię wygrywa Szymon Zawolik, Huragan Sosnowiec, 1 minuta 44 i 33 setne. I seria czwarta, na jedynce Tobiasz Naparło, Secret Gliwice, na dwójce Antoni Smulski, Stolne Miasto Wieliczka, na trójce Artur Joszko, Manta Kochowice, Ruda Śląska, na czwórce Patryk Rechlis, Salmożory, na piątce Piotr Haryga, Akwatym Mikołów, na szóstce Patryk Pichit, Dragon Benzin. Do dekoracji za 100 klasycznym dziewcząt zgłoszą się Julia Lewandowska, Emilia Osadnik, Aleksandra Puszczyk, Magdalena Stefańczyk, Maja Górecka, Katarzyna Janicka, Helena Jaro, Zuzanna Pilecka, Zuzanna Jackowska oraz Iga Idzikowska, Weronika Więcek, Malwina Malaczewska. Bardzo prosimy o zgłoszenie się do dekoracji za 100 klasycznym. A w serii czwartej zwyciężył płynący na piące Piotr Haryga, Akwatym Mikołów. 1 minuta 47 i 61 setnych. Trener Wojciech Sadowski proszony do stanowiska spikera.
Jeszcze raz zapraszamy dziewczęta do dekoracji za 100 metrów stylem klasycznym. Rozpoczynamy w takim razie ceremonię dekoracji za 100 metrów stylem klasycznym dziewcząt. W kategorii najmłodszej trzecie miejsce wywalczyła Aleksandra Puszczyk, Orka Częstochowa, 1 minuta 50 i 47 setnych. Aleksandra Puszczyk, Orka Częstochowa. Aleksandra Puszczyk, Orka Częstochowa, zapraszamy do dekoracji. Idzie, idzie, tak. Tak, tak, widzimy, widzimy, chodź, chodź. Trzecie miejsce, zapraszamy na podium. Minuta 50:47. Drugie miejsce, medal srebrny, Emilia Osadnik, Delfin Kłobuck. Minuta 39:10. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyła Julia Lewandowska, reprezentująca Piranie Osielsko. Czas Julii to 1 minuta 37 i 31. I kategoria 11-12 lat, trzecie miejsce, medal brązowy wywalczyła Katarzyna Janicka, start Opole, z wynikiem 1 minuta 28,50 setnych. Miejsce drugie, medal srebrny, Maja Górecka, UKS Ondraszek Bielsko-Biała. Rezultat srebrnej medalistki to 1 minuta 23 sekundy i 74 setne. A najlepsza w tej kategorii okazała się Magdalena Stefańczyk, Cesir Moz Dąbrowa Górnicza. Czas zwycięzczyni to 1 minuta 23 sekundy i 45 setnych. Serdeczne gratulacje dla Was i dla Waszych trenerów. Dziękujemy bardzo. I teraz 13-14 lat. Trzecie miejsce Zuzanna Jackowska, Delfin Cieszyn, minuta 17:10. Miejsce drugie Zuzanna Pilecka, Piątka Chorzów, minuta 16:50. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyła reprezentantka Omegi Olkusz, Helena Jarosz, z wynikiem 1 minuta 13 i 53 setne.
I teraz kategoria 15-16 lat. Trzecie miejsce wywalczyła Malwina Malaczewska, Juwenia Wrocław. Minuta 15,89. Drugie miejsce i srebrny medal Weronika Więcek, Wiktoria Kozy. Minuta 15,55. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyła Iga Idzikowska, reprezentująca piątkę Chorzów z wynikiem 1 minuta 14,15 setnych. Dziękujemy bardzo, a pewnie już Państwo wiecie, że Kamil Stoch Willingen zajął dzisiaj trzecie miejsce. A w serii siódmej zwyciężył na torze czwartym Biel Adam UKS Aquatim Mikołów z czasem 1:22:50. Seria ósma. Piechaczek Paweł, Borkowski Mikołaj, Boryś Wojciech, Kępa Aleksander, Pinczak Mateusz i Grędziak Oskar. Siedem dziewięćdziesiąt trzy. Pinczak Mateusz, UKS Dragon, Będzin. I w serii ósmej zwyciężył zawodnik z Będzina z czasem 1:23:84, Pinczek Mateusz. Seria dziewiąta. Wieczorek Kacper, Pergul Igor, Owczarek Łukasz, Doliwia Maksymilian, Turowski Mateusz i Lizurej Kacper. Czterdzieści 31, zawodnik z toru szóstego, Lizurej Kacper z Kłobuckiego Klubu Pływackiego Delfin.
1:24.62 Lizurej Kracper, Kłobucki Klub Pływacki Delfin. Seria 10. Na 1 Raska Tobias, na 2 Rumian Szymon, 3 Grot Karol, 4 Mazur Mikołaj, 5 Serwiński Kacper i 6 Jabłoński Bartłomiej. I na półmetku 39:88 z 6 toru Jabłoński Bartłomiej, Stowarzyszenie Hobby Sport. Zaczyna się ostra rywalizacja w tej serii, stawka nam się troszeczkę wyrównała. I dobrym finiszem z czasem 1:25.13 z toru 5 Serwiński Kacper, Klub Pływacki Sokół Rzeszów. Seria 11. Drost Marek, Pawlaczyk Jakub, Kucharski Karol, Gawlik Michał, Dąbrowski Filip i Pradela Jacek. O, powolutku czekamy na czasy poniżej minuty 20. Zobaczymy, czy w tej serii się to uda zawodnikom. Trzydzieści 36:80 na 2 Pawlaczyk Jakub, UKS Manta, Kochłowice, Ruda Śląska. Bardzo ładnie, minuta 18:84 z 2 Pawlaczyk Jakub, UKS Manta, Kochłowice, Ruda Śląska. Pierwszy wynik poniżej minuty 20, nie wliczając oczywiście Maćka Kulikowskiego z serii pierwszej. I ruszyła seria 12. Na 1 kapitan Kacper, na 2 niestety nie mamy zawodnika, na 3 Choinka Szymon, na 4 Gottschling Krzysztof, 5 Porwik Kacper i 6 Włodarczyk Marcel. Tutaj już spodziewamy się w większości wyników poniżej minuty 20.
33,72 z czwórki Gottsching, Krzysztof UKS, Wodnik Siemianowice Śląskie. I w dalszym ciągu na prowadzeniu zawodnik UKS Wodnik Siemianowice Śląskie Krzysztof Gottsching. Zobaczymy, czy uzyska czas poniżej minuty 17. Minuta 11:53. Czas zgłoszenia minuta 17, więc bardzo dobra poprawa. A przed nami seria 13, czyli ostatnia z serii nierozstawianych. Na jedynce Leszyński Maciej, MKS Kędzierzyn-Koźle. Dwójka Jacques Dawid, UKS Salmożory. Trójka Czogała, Grzegorz Secret Gliwice. Czwórka Durło Tymoteusz, UKS Wodnik Siemianowice Śląskie. Piątka Grocholski Michał, Cesir Most Dąbrowa Górnicza. I szóstka Michalski Wojciech, UKS Salmożory. Myślę, że w tej serii możemy się spodziewać wyników poniżej minuty 10. Na prowadzeniu zawodnik z toru numer 3, Czogoła Grzegorz, Secret Gliwice. Minuta 9:98, Czogała Grzegorz, Secret Gliwice. Seria 14, pierwsza z rozstawianych. Na jedynce Sarnowicz Wiktor, Juwenia Wrocław. Dwójka Staroń, Tymoteusz niestety nie stawił się na starcie. Trójka Nowak Kacper, AZS ABF Katowice. Czwórka Władyka, Marcin, AZS ABF Katowice. Piątka Pietraszczyk Jakub, UKS Huragan Sosnowiec. I szóstka Tomaszowski Michał, UKS Wodnik Siemianowice Śląskie. Na prowadzeniu Władyka Marcina, AZS ABF Katowice. O, zacięta walka pomiędzy zawodnikami AZS ABF Katowice. Można powiedzieć taki pojedynek klubowy. Nowak Kacper i Władyka Marcin. Minuta 5:43, Nowak Kacper, chociaż poczekajmy na oficjalne wyniki. I seria 15.
Świeca Mateusz, klub pływacki Sokół Rzeszów. Na dwójce Rytkowski Aleks, MKS Juwenia Wrocław. Trójka Cerlich Maksymilian, AZS AWF Katowice. Czwórka Loter Bartosz, Delfin Cieszyn. Piątka Szczepanik Szymon, klub pływacki Sokół Rzeszów. I szóstka Nowakowski Maciej, MKS Pałac Młodzieży Katowice. I na półmetku 30-87 Cerlich Maksymilian, AZS AWF Katowice. Jeden, pięć, 49, Cerych Maksymilian, AZS AWF Katowice. I ostatnia seria z rozstawianych. Na jedynce Wręczycki Marcin, MKS Kędzierzyn Koźle. Dwójka Kwiecień Paweł, AZS AWF Katowice, jego kolega klubowy. Na trójce Romanowski Kamil. Na czwórce Bubak Dawid, MKS SMS Wiktoria Racibusz. Piątka Plewa Przemysław Sikret Gliwice. I szóstka Wojner Tymoteusz, klub pływacki Sokół Rzeszów. Trzydzieści jeden, 33, Bubak Dawid, MKS, SMS Wiktoria Racibusz. Na razie na prowadzeniu Bubak Dawid, Romanowski Kamil i Kwiecień Paweł. O, zacięta walka. Dwóch starszych zawodników i jeden młodszy. 1-5-14, 5-26 i 1-6-48 Bubak Dawid, MKS SMS Wiktoria Racibusz. Drugi Romanowski Kamil, 5-26, trzeci Kwiecień Paweł, 6-48. Proszę się jeszcze chwileczkę się wstrzymać, za momencik będą dekoracje. Dziękujemy bardzo za zawody. Myślę, że sędzia główny może zakończyć zawody. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo Komisji Sędziowskiej za pracę podczas tego dzisiejszego dnia, czyli za nami już... Który blok? Trzy bloki już za nami, tak? Cztery bloki za nami. Zapraszamy na ostatni, piąty blok zawodów. W dniu jutrzejszym ósma rozgrzewka, dziewiąta zawody. Natomiast za chwilkę oczywiście jeszcze oficjalne wyniki i dekoracje za 100 metrów stylem klasycznym chłopców. Także zapraszamy jeszcze do dekoracji. Za chwilkę, jak będziemy gotowi, rozpoczniemy ceremonię dekoracji.